10 najczęściej wyszukiwanych muzyków w 2017 roku według Google. 10. Cardi B, amerykańska artystka kojarzona z hip-hopem, osobowość telewizyjna znana w mediach społecznościowych. Zaczęła karierę jako stripteaserka i zaczęła podbijać internet poprzez Instagram. Trafiła do reality show Love and Hip Hop. W tym roku podpisała pierwszy kontrakt muzyczny i to być może to przyczyniło się do zainteresowania kobietą. 9. Katy Perry, amerykańska piosenkarka muzyki pop, autorka tekstów, aktorka, przedsiębiorca oraz ambasadorka dobrej woli UNICEF. 1 maja 2015 roku piosenkarka zaśpiewała w przerwie rozgrywek Super Bowl. Według firmy Nielsen występ obejrzało ponad 118 milionów widzów, co czyni go najchętniej oglądanym programem w historii amerykańskiej telewizji. 9 czerwca 2017 roku wydana została nowa płyta studyjna piosenkarki zatytułowana Witness. Album zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard ze sprzedażą 180 tysięcy kopii w pierwszym tygodniu, stając się trzecim albumem Perry na tym miejscu i bez wątpienia przyczyniło się to do licznych wyszukiwań w serwisie Google. 8. Lil Pump, amerykański raper i autor tekstów z Miami, jest jednym z muzyków, którym drogę do sukcesu otworzył internet. Poprzez publikowanie swoich utworów w serwisach internetowych zdobył spore grono fanów. W tym roku wydał debiutancką produkcję, co przyczyniło się do zainteresowania jego osobą. 7. Kendrick Lamar, amerykański raper, w 2011 roku wydał niezależny album, który był dostępny wyłącznie na iTunes. Płyta okazała się sukcesem, stając się jednym z najlepszych wydań cyfrowych w hip-hopie w tamtym czasie. Współpracował m.in. z takimi muzykami jak Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Rihanna czy Eminem. 6. Travis Scott jest amerykańskim raperem, piosenkarzem, autorem piosenek i producentem płyt z Houston w Teksasie. Debiutancki album studyjny Scotta, Rodeo, został wydany we wrześniu 2015 roku i został poprowadzony przez hitowy single, który dotarł do pierwszej dwudziestki amerykańskiej listy Billboard Hot. 5. Ed Sheeran, brytyjski piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów wykonujący muzykę z pogranicza popu, rocka i folku. 5 stycznia 2017 roku pojawiły się dwie nowe piosenki promujące trzecią płytę. Popularność artysty stale wzrasta, a zarazem statystyki w serwisie Google. 4. Mariah Carey, amerykańska piosenkarka, kompozytorka, producentka, autorka tekstów, piosenkarka i filantropka. Jest obdarzona skalą głosu wynoszącą 5 oktaw. Podczas koncertów jej głos osiąga najwyższe tony rejestru gwizdkowego. Jest drugą po Madonnie artystką z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii, według Księgi Rekordów Guinnessa. Nakład ze sprzedaży wszystkich płyt piosenkarki sięgnął 200 milionów egzemplarzy na całym świecie. Jest również artystką zagraniczną z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w Japonii. 3. Lady Gaga, amerykańska piosenkarka pop, autorka piosenek oraz aktorka, ambasadorka dobrej woli UNICEF. Nominowana do Oscara w kategorii najlepsza piosenka, zdobywczyni Złotego Globu za rolę w serialu American Horror Story. Jest również jedną z artystek, które od lat nie wychodzą z mody, a zarazem zainteresowanie pozycjonuje. 2. Linkin Park, amerykański zespół muzyczny wykonujący szeroko pojętą muzykę rockową. Zespół powstał w 1996 roku w Los Angeles. Po tym jak zespół porzucił rockową stylistykę na rzecz popu, popularność kapeli nagle wzrosła, zaś do grona fanów dołączyła komercyjna publiczność. Następnie doszło do samobójczej śmierci wokalisty grupy, a następnie do koncertu ku czci jego pamięci. Bez wątpienia te wydarzenia przyczyniły się do takiego zainteresowania zespołem. 1. Ariana Grande, amerykańska piosenkarka R&B i pop, kompozytorka oraz aktorka. W 2013 roku wydała swój debiutancki album studyjny, który zadebiutował na pierwszym miejscu amerykańskiej listy najczęściej kupowanych płyt według magazynu Billboard. Na koncercie artystki doszło do zamachu terrorystycznego i najprawdopodobniej to przyczyniło się do popularności piosenkarki w sieci. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!